Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że znowu tutaj stoję, że będę mógł podzielić się z wami Bożym Słowem. Jak wiecie, mamy szczególny dzisiaj dzień i no nie da się nie wspomnieć o tym, co przeżywaliśmy w minionym roku. Także to moje zwiastowanie będzie też takim trochę podsumowaniem roku, który się kończy dzisiaj. Na początek chciałbym wam przekazać pozdrowienia, ponieważ święta spędzałem w gronie rodzinnym i w związku z tym przywożę wam pozdrowienia od zboru Betlejem w Radomsku, od zboru Salem w Oświęcimiu, od zboru Nowe Życie w Gdańsku i od zboru w Gliwicach, którego nazwy nie pamiętam, przepraszam bardzo. Także mieliśmy fajne święta w gronie rodziny. Pozdrawiamy serdecznie. Kochani, jak myślałem chwilę o tym, czego doświadczaliśmy w tym minionym roku, to przede wszystkim do mojego serca przychodzi dziękczynienie, taka wielka radość z tego powodu, że Bóg moim zdaniem w tym roku w szczególny sposób mówił do nas jako do zboru. I myślę, że wielu z nas to zauważyło, a ja dzisiaj podsumowując ten rok chcę jeszcze raz to podkreślić. Cieszę się z tego bardzo, bo myślę, że nie ma nic ważniejszego i nic cudowniejszego jak sytuacja, kiedy Bóg do nas mówi. To bardzo raduje moje serce i wiem też, że jest to wyraz Bożej troski, Jego wielkiej miłości, że On to robi dlatego, że nas kocha. I za to Mu chcę podziękować na początku. Jak pastor już wspomniał, ten rok 2019 nazywaliśmy rokiem relacji. Było to związane z tym, że widzieliśmy taką potrzebę, żeby podkreślić znaczenie relacji w życiu naszego zboru. Jak wiecie, jest nas tu sporo, prawie 300 osób i kto tutaj jest członkiem od wielu lat, to wie dobrze, że nie jest łatwo utrzymywać relacje z braćmi, siostrami w tak dużym zborze. Mamy takie doświadczenia, że pomimo tego, że jesteśmy tu razem, czasami latami nawet, to się nie znamy po prostu. Nie jest to łatwe, jest to wielkim wyzwaniem dla nas. Dlatego ten rok relacji, ponieważ chcieliśmy bardzo zrobić, stworzyć taką przestrzeń do tego, żebyśmy się mogli lepiej poznać. Stąd też pojawiła się kampania małych grup. Cieszę się, dziękuję Bogu, że jest owoc tej kampanii, że powstało wiele grup domowych, małych grup. Wierzę, że te osoby, które do nich dołączyły, na pewno poznały się lepiej z innymi członkami tych grup. Także chwała Bogu za to, że mogliśmy trochę się zająć tymi relacjami i wierzę, że one się poprawiły. Nie wiem, jakie wy macie zdanie. Później na wieczorze sylwestrowym zrobimy taki mały sprawdzian i zobaczymy, czy się lepiej znacie, czy nie. Także dziękuję Bogu za rok relacji. Ale wiecie, kiedy tak analizowałem, bo chcąc podsumować ten rok, przyglądałem się temu, co było mówione tutaj z tego miejsca, z kazalnicy, ponieważ uważam, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. I ja zwracam uwagę na to, co mówi do nas Bóg przez ludzi, którzy tutaj stoją. I analizując ostatnie parę miesięcy, jestem zadziwiony tym, że ten przekaz, to co Bóg do nas mówi, jest takie jednoznaczne i takie ewidentne. I w ramach tego podsumowania chciałem przeczytać tutaj jeszcze raz kilka fragmentów Bożego Słowa, które zostały tutaj zacytowane z kazalnicy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Posłuchajmy tego. To są wybrane fragmenty, nie jestem w stanie wszystkiego przeczytać. Wybrane i miejmy świadomość tego, że czytam teraz Boże Słowo, że to jest Słowo, które wierzymy, że całe jest natchnione przez Ducha Świętego, więc wszystko, co czytamy z tej księgi, jest Słowem od Boga. I kilka miesięcy słyszeliśmy z tego miejsca werset z Księgi Izajasza 55. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć.
Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Kolejny fragment, który słyszeliśmy, to 1 Mojżeszowa 28. Oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co przyrzekłem. Kolejne nabożeństwo, Ozeasz, 6 rozdział. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Kolejne nabożeństwo, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Kolejny to Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Następnie zwrócił się do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech wyrzeknie się samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Tak więc nikt z was, kto nie zostawi wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Kolejne nabożeństwo, 2 Księga Kronik, 7 rozdział. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham ich z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Następnie Dzieje Apostolskie 17. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszystkich wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Słyszeliśmy też słowo z 2 Księgi Mojżeszowej, 24 rozdział. Następnie Pan polecił Mojżeszowi, wejdź do mnie na górę i tam pozostań. A chwała Pana z wyglądu przypominała synom Izraela ogień, który płomieniem ogarniał szczyt góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. Przebywał on na górze 40 dni i 40 nocy. Potem usłyszeliśmy objawienie Jana, 3 rozdział. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Usłyszeliśmy też Psalm 24, jego fragment. Podnieście bramy, wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. I jeszcze 2 Mojżeszowa 33. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale. Myślę, że nie jest trudnym dla nas zrozumieć, co Bóg mówi do nas. I tak uogólniając bardzo, moim zdaniem Bóg mówi do nas, i to bardzo wyraźnie, wprost, żebyśmy do Niego wrócili, żebyśmy się odwrócili może od czegoś, żebyśmy po prostu skupili się na Nim, na relacji z Nim. Także mamy za sobą rok relacji i tak naprawdę rozpoczęliśmy to z takim wyobrażeniem, że będziemy się zajmować relacjami między sobą i rzeczywiście też w tym to było, ale zadziwia mnie fakt, że w tym wszystkim Duch Święty upomniał się tak naprawdę o relacje, ale między nami a Bogiem, ponieważ może tak nie do końca to planowaliśmy, ale tak ten rok się kończy, że ostatnie miesiące nie mówimy już o relacji między nami, ale mówimy o relacji między nami, dziećmi Bożymi, a Bogiem. Dziękuję Bogu za to, że zwrócił naszą uwagę na tą relację, ponieważ wiem i sam tego doświadczam, że jest to najważniejsza dla nas rzecz. Chciałbym chwilę powiedzieć coś na temat relacji, ponieważ nie jest to prosty temat i doświadczamy tego tutaj w zborze. I pomimo tego, że się staramy, to nie każdego znamy, nie z każdym rozmawiamy. Nie jest to proste, może nawet nie jest możliwe, nie wiem. Ale chcę zwrócić uwagę na pewne aspekty, pewne
czynniki, które utrudniają nam zawieranie tych relacji, a które są z naszej strony takim, myślę, świadomym nawet działaniem. Dlaczego tak trudno nam z tymi relacjami jest? Wiecie, ja dostrzegam takie dwie główne rzeczy, które przeszkadzają nam w nawiązywaniu relacji, utrudniają, może nawet uniemożliwiają. I pierwszą rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jest taka postawa egoistyczna, która polega na tym, że my, nawiązując jakąś relację albo szukając jakiejś relacji, chcemy tak naprawdę znaleźć kogoś, kto stanie po stronie naszych racji. Chcemy po prostu mieć rację, trzymać się tej racji i jeszcze znaleźć sobie osoby, które też nam powiedzą: tak, ty masz rację. Więc to nasze pragnienie postawienia na swoim i trzymania swojej racji bardzo nam utrudnia nawiązywanie różnych relacji. I to jest tak, że kiedy myślimy o jakiejś relacji, o jakimś człowieku, mamy pewne oczekiwania i kiedy zaczynamy z nim się spotykać, to sobie sprawdzamy. Zwracamy uwagę na to, czy ta osoba jest po naszej stronie, czy myśli tak jak my, czy może inaczej myśli. I często jest tak, kiedy ta osoba ma inną rację i chce trzymać swojej racji, to wtedy jest problem z tą relacją, tak? Ponieważ każdy chce mieć rację, a kiedy tak jest, to wtedy nie da się utrzymać relacji, tak? Więc w takiej sytuacji, żeby taka relacja istniała, ktoś po prostu musi ustąpić, tak? Widać to w takich relacjach małżeńskich często, że jeżeli... Często są takie sytuacje, że jeżeli relacja ma przetrwać, no to ktoś w tym związku musi ustąpić, tak? Żeby ktoś inny mógł mieć rację. Bo kiedy dwie osoby się uprą, że chcą mieć rację i że ma być po ich stronie, to prawdopodobnie taka relacja się rozpadnie. Więc ten egoizm, ta chęć postawienia na swoim bardzo nam to utrudnia. Druga rzecz, którą też dostrzegam, która utrudnia nam zawieranie relacji, są nasze oczekiwania. Bo wiecie, kiedy widzimy pierwszy raz jakąś osobę i myślimy, żeby do niej podejść, to zawsze podchodzimy już do niej z jakimś wyobrażeniem tego, jak ta osoba powinna, nie wiem, wyglądać, co powinna mówić. Mamy oczywiście nadzieję, że będzie miała takie zdanie jak my, że będzie myślała podobnie jak my. Więc podchodzimy do relacji z jakimiś oczekiwaniami. Tak samo jest w relacji małżeńskiej. Kiedy jesteśmy w narzeczeństwie, każdy z nas miał jakieś tam wyobrażenie tego, jak ten związek, jak ta relacja ma wyglądać. Każdy z nas wchodzi w relację z oczekiwaniami. Oczywiście później jest weryfikacja, ale zwracam uwagę na oczekiwania, ponieważ kiedy oczekujemy czegoś od relacji, a w tej relacji tego nie otrzymujemy, to też idziemy zwykle na łatwiznę i zrywamy taką relację, ponieważ chcemy po swojemu znowu. Więc zwracam uwagę tylko dzisiaj na dwie rzeczy. Na to, że chcemy postawić na swoim, że mamy pewne oczekiwania i nie lubimy tego zmieniać. Nie lubimy zmieniać zdania, nie lubimy zmieniać oczekiwań. Podam wam na przykład taką sytuację, nie wiem, jak wy mnie odbieracie, ale też jak podchodzimy do osoby pierwszy raz, to też mam jakieś oczekiwania co do wyglądu, może nawet, nie wiem, nie chcemy podejść do osoby, która nam się nie podoba, nie chcemy nawiązywać relacji z osobą, która może nie pachnie za ładnie. Ja się spotkałem kiedyś z taką informacją, że niektóre osoby do mnie nie podchodzą, bo się mnie boją. Także nawet moja mina, mój wyraz twarzy może stać się przeszkodą do tego, żeby powstała jakaś relacja. Więc są takie mechanizmy w naszych relacjach, które nam ułatwiają zawieranie tych relacji, ale też utrudniają. I mówię o tym tylko dlatego, bo dostrzegam to, że my te mechanizmy przenosimy na relację, która jest albo nie jest między nami a Bogiem. Chcę wam to dzisiaj pokazać, więc chciałbym, żebyśmy teraz pomyśleli przez chwilę o naszej relacji z Bogiem. Wiemy, że ta relacja nie jest łatwa.
Dlaczego tak uważam? Ponieważ kiedy spotykamy się z Bogiem, to Bóg pokazuje nam, kim my naprawdę jesteśmy. I często wtedy dowiadujemy się niemiłych o sobie rzeczy. Kiedy spotykamy się z Bogiem, okazuje się, że Bóg ma względem nas wymagania jakieś, że On ma zasady, że trzeba coś robić, że czegoś nie wolno nam robić. To jest taka wymagająca relacja. I już sam ten fakt może spowodować to, że się wycofamy z tej relacji. Myślę, że mało kto lubi być w takiej relacji ludzkiej, że ta druga osoba, wiecie, mówi nam wprost, wytyka nam błędy, czepia się ciągle czegoś, mówi nam, takie zasady mają być, a nie takie, tego nie rób, to rób. Mało tego, Bóg to nie tylko weryfikuje, ale Bóg też mówi o konsekwencjach. Także nie jest to łatwa relacja. I więc możemy być w takiej sytuacji, że będziemy stać przed decyzją, czy w ogóle utrzymywać z Bogiem relacje, czy chcemy mieć z Nim relacje. I możemy w tej sytuacji zacząć kalkulować tak, jak to robimy w relacjach międzyludzkich. I można tutaj różną postawę zająć. Są osoby, które kiedy spotykają się pierwszy raz z Bogiem, decydują, że oni nie chcą ponosić takich kosztów, nie chcą tkwić w takiej relacji i po prostu rezygnują, odchodzą od Boga. Albo zamieniają Go na innego, w cudzysłowie Boga, który może ma mniejsze wymagania. Możemy też w takiej sytuacji zacząć robić rzeczy, których nie powinniśmy, ale które nam się zdarzają. W obliczu wymagań, które stawia nam Bóg, możemy po prostu, nie wiem, spróbować sobie tak zmodyfikować tak te zasady. Może niektóre Boże przykazania możemy po prostu odrzucić, niektóre możemy sobie przekręcić, niektóre trochę zmiękczyć i tym sposobem możemy wypaczyć tak naprawdę Boga, w którego wierzymy. Możemy też zająć taką postawę, że będziemy się kłócić, tak jak to robimy w ludzkich relacjach, ponieważ chcemy mieć po swojemu. I ja nie wiem, nigdy wprost się nie kłóciłem, tak mi się wydaje, z Bogiem, ale wiem, że ludzie to robią. Na czym ta kłótnia może polegać? Może polegać na tym, że my będziemy chcieli, żeby Bóg zrobił tak, jak my chcemy, a nie tak, jak On chce. Więc możemy dyktować nawet Bogu, jak On powinien działać, co powinien zrobić w naszym życiu, czego nie powinien, bo tak w ludzkich relacjach też robimy, no nie? Możemy od Boga wymagać czegoś, możemy dyskutować na temat tego, co Bóg powinien robić, czego nie powinien, możemy nawet dyskutować na temat tego, jak Bóg powinien coś zrobić, a jak nie powinien. Myśląc o relacji waszej z Bogiem, zastanówmy się nad tym, czy czasem tych mechanizmów nie przenosimy do relacji z Bogiem, tych, które używamy też między sobą. Mówię o tym, ponieważ są to rzeczy, które może nawet robimy nieświadomie, a które blokują nas przed tym, żeby wejść w głębszą relację z Bogiem albo żeby wejść w ogóle w relację z Bogiem. Jako przykład biblijny chciałbym przypomnieć wam historię faryzeuszy. Nie będę czytał jakiejś jednej konkretnej, ponieważ o faryzeuszach uczonych w Piśmie czytamy w Ewangeliach, tam są takie wątki przeplatane. I na co chcę zwrócić uwagę, co te osoby robiły? To byli ludzie uczeni w Piśmie, więc osoby, które znały dokładnie Stary Testament, Stare Przymierze, to pozwoliło im znowuż posiadać wiedzę na temat tego, kogo oni oczekiwali, bo oni oczekiwali Mesjasza, a Nowy Testament w wielu miejscach prorocy zapowiadali, kto będzie Mesjaszem, skąd on się weźmie, jak, kiedy się pojawi i co on ma zrobić. Więc faryzeusze funkcjonowali w swoich oczekiwaniach. I te oczekiwania może nie były złe, bo były zbudowane na Bożym Słowie. Czego oni oczekiwali? Jak przeanalizujemy księgi prorockie pod tym kątem, to mówią one, że Mesjasz będzie pochodził od Abrahama, z rodu Dawida,
będzie potomkiem króla Dawida, że Mesjasz narodzi się w Betlejem, że urodzi go kobieta, która będzie dziewicą. Prorocy przepowiedzieli poza tym, że będzie, że zostanie on królem, że usiądzie na tronie, że wyzwoli Izraela, że przyniesie pokój, że zapanuje, tak? Wyzwoli ten kraj, że zapanuje pokój, że wprowadzi prawo i sprawiedliwość, że będzie ich pasterzem i będzie wspaniale. I faryzeusze to wiedzieli. I my to wiemy. I czy, kiedy ja o tym mówię, czy ktoś z nas ma wątpliwości, że mowa tu jest o Chrystusie? No ja nie mam wątpliwości, bo tu jest wprost praktycznie mowa o Chrystusie. Więc dlaczego faryzeusze tego nie zobaczyli? Dlaczego mając Chrystusa przed swoimi oczami, wyminęli się z Nim? Jestem przekonany, że to ma związek z tym, z tymi ich oczekiwaniami. Ponieważ oni wiedzieli, co mówi Stary Testament i w swoich głowach stworzyli sobie Mesjasza, którego oczekiwali. No a kiedy przyszedł Pan Jezus, to zupełnie do tego wyobrażenia nie pasował. I tu pojawił się problem. Mało tego, jak wyglądała relacja Jezusa z faryzeuszami? No nikt w tej relacji nie chciał ustąpić. Każdy trzymał swoich racji. Faryzeuszom się to nie podobało, bo nigdy Pan Jezus nie poparł ich wersji. Zawsze miał przeciwną. On nie pasował po prostu do ich wyobrażeń, do ich oczekiwań. Oni trzymali się swoich racji. I spowodowało to tyle, że zgorszyli się tym, co Pan Jezus zrobił. A jeszcze gorsze, tak naprawdę mieli Go przy sobie, a Go nie poznali. Ewangelia Łukasza mówi, że w którymś momencie faryzeuszy ogarnął ślepy gniew i tak naprawdę tylko ich racja i tylko ich oczekiwania sprawiły tyle, że w ostateczności postanowili, że Pana Jezusa zabiją. I to zrobili, jak wiemy. Więc mamy taki ostry przykład tego, że nasze oczekiwania i nasze racje, nasz egoizm mogą zamknąć nam drogę do Boga, mogą spowodować, że Go nie poznamy, mogą spowodować to, że się z Nim miniemy, że Go odrzucimy. Być może nawet Go uśmiercimy w takim sensie duchowym. Więc dzisiaj chciałbym zachęcić was do takiej refleksji nad tym, co ja czy ty myślimy o Bogu? Czy nie mamy czasem w naszym umyśle wyobrażeń na temat tego, jaki On był? Czy czasem się z Nim nie kłócimy w związku z tym? Czy to nie jest tak, że stoimy przed Bogiem i mamy w głowie tylko nasze oczekiwania i oczekujemy, że On zrobi to, zrobi tamto, będzie tak działał, będzie inaczej działał? Czy my w ogóle mamy prawo do tego, żeby tak robić? Żeby mieć w ogóle takie oczekiwania, żeby dyktować Bogu, co On ma robić i jak ma robić. Więc zadajmy sobie pytanie, w którym miejscu jesteśmy? I czy nasze oczekiwania, i czy nasze racje nie są przeszkodą na drodze do Boga? A mówię też o tym, że bo wierzę też w to, że tak jak faryzeusze, my możemy pójść w złą stronę i może spotkać nas tragedia, może się to skończyć tragedią. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć o tym, gdzie jest ratunek w takiej sytuacji. Chcę powiedzieć o tym, o czym mówimy tu już od paru miesięcy. Bo wierzę, że ratunkiem przed takim zbłądzeniem w naszych oczekiwaniach, ratunkiem przed tym, żeby się minąć z prawdą jest to, że musimy znać prawdę. Czyli ratunkiem przed tym, żeby się minąć z Bogiem, jest to, że musimy tego Boga znać. I kiedy Go znamy, kiedy Go poznamy, to ustrzeżemy się przed tym, żeby się z Nim minąć, żeby Go przegapić, żeby Go przeoczyć. Kiedy Go poznamy, to tak naprawdę nasze wyobrażenia zobaczymy, że one są nie najlepsze, niepotrzebne, w
wtedy będziemy mogli odrzucić. Kiedy poznamy Boga, to też zrozumiemy, że to nie ma znaczenia, co ja chcę i co ja myślę. Nie mają znaczenia nasze racje, tylko Boga. Wiecie, w relacji między Bogiem też jest tak, że ktoś musi mieć rację, a ktoś musi ustąpić. Kto ma rację w relacji między Bogiem a mną? Wiemy, że Bóg ma rację. On ma zawsze rację, więc w tej relacji musisz o tym pamiętać, że ty musisz ustąpić, bo inaczej ta relacja nie przetrwa. Wiecie, planem Boga od początku, odkąd jesteśmy, odkąd stworzył człowieka, są dwie rzeczy. Bóg stworzył nas, stworzył Adama i Ewę, umieścił nas w raju. Jego planem było to, żeby ludzie żyli w wolności, o której tu dzisiaj tak fajnie śpiewaliśmy, w wolności od grzechu i żebyśmy żyli w relacji z Bogiem. I te dwa warunki były spełnione w Ogrodzie Eden. Wiemy, że ludzie tam żyjący na samym początku byli stworzeni bez grzechu. Nie było grzechu i była relacja z Bogiem. Oni spotykali się w ogrodzie z Bogiem i myślę, że przeżywali wtedy pełnię szczęścia i pełnię spełnienia. I to było planem Boga dla ludzi. Jak wiemy, już parę karteczek dalej w Biblii to się skończyło bardzo szybko z powodu grzechu. Kiedy pojawił się grzech, została też zerwana relacja. I od tamtego momentu Bóg cały czas próbuje doprowadzić nas do miejsca, w którym znowu będziemy wolni od grzechu i w którym będziemy w relacji. Mówię o tym, ponieważ możesz być osobą, która sobie myśli, czemu myśmy się tak uparli na tą relację. Mówimy o niej już kilka miesięcy. Mówimy o tym dlatego, bo wiemy, że jest to ważne. Że jest to najważniejsza rzecz dla Boga, abyśmy żyjąc tu, żyli z Nim. Taki był plan na początku i Bóg cały czas prowadzi tak ludzkość, żebyśmy doszli znowu do miejsca, w którym będziemy wolni od grzechu i wolni, i żebyśmy znowu zaistnieli w relacji z Nim. Także są tu takie dwa warunki. I teraz co Bóg zrobił? Bardzo fajny plan, spodobał mi się, ponieważ wiecie, jak jest jakiś, nie wiem, problem w relacji na przykład małżeńskiej, to żeby ten problem rozwiązać, ważne jest, żeby obie strony uczestniczyły w rozwiązaniu tego konfliktu, żeby obie strony się zaangażowały, bo wtedy jest nadzieja, że ten konflikt naprawdę zostanie rozwiązany. Kiedy jedna osoba coś robi, a druga ma to w nosie, no to nie jest na pewno rozwiązanie. I Bóg też tak to zrobił, że w tej relacji między nami a Nim postanowił, że rozwiązanie będzie zależało od dwóch stron. Więc pierwsza rzecz, wolność od grzechu, to jest problem, który załatwił Bóg, ponieważ zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię. Pan Jezus umarł za nasze grzechy i ta doskonała ofiara stała się zapłatą za każdy grzech, więc jeżeli wyznamy grzech, jeżeli odwrócimy się od grzechu, to Bóg nam wybaczy. To jest obiecane w Bożym Słowie i w ten sposób przez krew Jezusa Chrystusa otrzymujemy wolność od grzechu. Więc pierwsza rzecz tak naprawdę już jest załatwiona. Brakuje tylko tej relacji. No i to jest krok po naszej stronie. Bóg załatwił grzech, a my musimy zająć się relacją. I czego Bóg od nas wymaga w tej sytuacji? Jednej bardzo prostej rzeczy. Żebyśmy zdecydowali, że chcemy z Nim być w relacji, żebyśmy po prostu do Niego przyszli i powiedzieli, Boże, chcę mieć z Tobą relację. I to tak naprawdę zależy tylko od nas. Zaraz zwrócę uwagę na pewne fragmenty Bożego Słowa, w których Bóg wzywa nas. Mówi o tym, żebyśmy do Niego przyszli, ale to ciągle jest nasza wola. Wszystko jest po naszej stronie. Więc jeżeli myślisz o Bożej relacji, jeżeli masz wątpliwości, czy ją masz, albo nie jesteś zadowolony z tej relacji, to pamiętaj, że Bóg zrobił już wszystko. On zajął się swoją częścią, a cała reszta jest teraz po Twojej stronie.
Jeszcze jeden argument, dlaczego mówimy ciągle o relacji, o poznaniu Boga, o odkrywaniu Go. Wiecie, kiedy Boga poznamy, to dopiero jest moment, w którym możemy powiedzieć, że znamy prawdziwego Boga, że jesteśmy ponad naszymi wyobrażeniami, naszymi oczekiwaniami, naszym może nawet zniekształconym obrazem Boga. Więc to poznanie w relacji jest kluczowe, tak? Bo też nie ma relacji bez poznania. Jeżeli z kimś się spotykamy, to się też poznajemy. I w ten sposób tak naprawdę tworzy się relacja. Więc chcę powiedzieć trochę o poznaniu Boga. W tym sensie, że mi przez wiele lat wydawało się, że poznanie Boga, dążenie do głębszego Jego poznania, że drążenie tematu i że zabieganie o to, żeby Bóg był bliżej, żebym Go mocniej czuł, cokolwiek, wydawało mi się, że to jest taki, wiecie, wyższy poziom duchowości, że to jest taka opcja dla zainteresowanych albo opcja dla wybranych, dla tych, co siedzą w pierwszych trzech ławkach, powiedzmy, albo nie wiem, dla pastora i starszych. Tak na to patrzyłem i wydawało mi się, że wiecie, Bóg wymaga ode mnie oddania Mu życia, ale wszystko, co ponad, to, co głębsze, co mocniejsze, wydawało mi się, że to jest tylko dla zainteresowanych. I wiecie, kiedy był taki moment, kiedy Bóg mi pokazał pewne wersety, które niesamowicie zmieniły moje postrzeganie tego tematu. I wy też je znacie, zapewniam was, bo są bardzo znane i cytowane tu niedawno nawet. A mówią o tym, że będą takie sytuacje, kiedy ludzie spotkają się z Bogiem, a Bóg ich odrzuci tylko z jednego powodu. Nie dlatego, że czegoś tam coś zrobili, nie zrobili. Tylko z jednego powodu. A tym powodem będzie to, że Go nie znamy. Więc to mówi mi, że poznanie Boga jest bardzo ważne, że w zasadzie jest kluczowe. I wspomnę tylko dwa miejsca, które wyraźnie o tym mówią. Pierwszy z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, które już tu było przytoczone niedawno. Jest to przypowieść o 10 pannach. I tam jest sytuacja, gdzie mamy panny, osoby, które oczekują na Pana, więc wiemy, że to są osoby wierzące, świadome, które znają Chrystusa, wiedzą, kim On jest, wiedzą, że On przyjdzie. I kiedy On w końcu przychodzi, 5 z nich słyszy: nigdy was nie poznałem, odejdźcie ode mnie. Jest jeszcze drugi taki fragment w Ewangeliach, kiedy jest mowa o tym, że Bóg też mówi do ludzi: odejdźcie ode mnie, nie znam was. A oni mówią: przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. Przecież czyniliśmy cuda w Twoim imieniu. A jednak ponad to wszystko, co oni robili, Bóg im powiedział: nie znam was. Mi to mówi, że poznanie Boga jest bardzo ważne, jest kluczową rzeczą. Więc zanim zakończę, chcę przeczytać jeszcze kilka fragmentów Bożego Słowa, w którym Bóg wyraźnie, wprost mówi do nas, abyśmy Go szukali, żebyśmy do Niego przyszli i żebyśmy Go poznali. Tak więc musimy Go szukać. Drugiej Księdze Kronik, 15 rozdział. Pan będzie z wami, jeśli wy będziecie z Nim, jeśli będziecie Go szukać, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeśli Go opuścicie, i On was opuści. Amos 5 rozdział, gdyż tak mówi Pan do domu Izraela: szukajcie mnie, a będziecie żyli. 1 Kronik 16 rozdział, szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Jakub 4 rozdział, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i odczyście serca wychwiejni. Okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Więc podsumowując ten rok i wkraczając w nowy rok, chcę was zostawić z pytaniem: czy szukamy Pana? Musimy do Niego przyjść. Mateusz 11 mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy,
zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Izajasz 55, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre i wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Nakłońcie swe uszy i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje. Więc pytanie drugie, czy do Niego przychodzimy? I w końcu musimy Go poznać. Psalm 25, na Ciebie, Panie, z utęsknieniem czekam. Do Ciebie, mój Boże, wznoszę moją duszę. Daj mi poznać Twe drogi. Naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź według swej prawdy i pouczaj o niej, gdyż Ty jesteś Bogiem mojego zbawienia. Izajasz 43, rozdział. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Pan moim sługom, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli, i byli pewni, że to jestem ja, że przede mną nie stworzono Boga i że po mnie żadnego nie będzie. Ozeasz, wielokrotnie już tu cytowany, ostatnimi czasy. 6 rozdział. Poznawajmy usilnie, starajmy się poznać Pana. Jego nadejście jest tak pewne, jak nastanie świtu. On odświeży nas jak deszcz, jak późny deszcz, który ożywia ziemię. Gdyż miłosierdzia chce nie ofiary waszego poznania bardziej niż całopaleń. List do Kolosan, 2 rozdział, mówi: zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa, całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Na tym polega życie wieczne, aby znali, poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Więc wkraczając w nowy rok, zadajmy sobie pytanie, czy szukamy Boga? Czy do Niego przychodzimy? I najważniejsze, czy Go znamy? Czy On zna nas? Czy jesteś pewny, że kiedy przed Nim staniesz, On Ci powie, znam Cię, wejdź ze mną do Królestwa? Bo jeżeli nie jesteś tego pewny, to powinieneś się obawiać tego, że Bóg może Ci powiedzieć, nie znam Cię. Mówię to po to, żebyśmy się nad tym zastanowili. Może, nie wiem, żebyśmy sobie jakieś noworoczne postanowienie założyli, że ponad wszystko w 2020 roku zajmę się tym, żeby poznać Pana. Być może jesteś weteranem zielonoświątkowym, tak jak ja, i sobie myślisz, przecież ja znam Boga. Nie twierdzę, że nie. Na pewno są to takie osoby, które Go znają. Wiecie, takim osobom chciałbym powiedzieć, że jeśli Go znasz, to proś o więcej. Dlatego, że Boże Słowo mówi i zachęca nas w wielu miejscach do tego, żebyśmy zabiegali ciągle o więcej i prosili o więcej i starali się jeszcze bardziej poznać Pana, bo nikt z was nie zna Go już na 100%. I nie poznamy na ziemi Boga na 100%. Nasze poznanie jest cząstkowe, więc zawsze będziesz w sytuacji, że możesz więcej, że możesz poznać Go bardziej, że możesz doświadczyć Go głębiej. Drugi Koryntian, 2 rozdział. My wszyscy więc osłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, przeobrażajmy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Chrześcijaństwo, życie z Bogiem, relacja z Nim, to jest ciągły progres. To jest ciągle krok do przodu i następny krok i następny. Jeżeli stoisz w miejscu, cytuję teraz pastora, jeżeli stoisz w miejscu, to znaczy, że się cofasz. Jeżeli stoisz w miejscu, to może się okazać, że jesteś tym letnim z Apokalipsy, którego Bóg chce wypluć. Więc ani się nie cofaj, ani nie stój w miejscu, bo wtedy też się cofasz. Jeżeli znasz Boga,
to chciej więcej, szukaj bardziej, wołaj o więcej. Kochani, więc podsumowując ten nasz 2019 rok, dziękuję Bogu, że był to rok relacji. Cieszę się, że pastor powiedział, że te relacje dalej będą. Myślę tutaj bardziej o tej relacji duchowej, ponieważ ja sam wiem, że bardzo jeszcze potrzebuję Boga, chcę Go poznać bardziej i chcę zabiegać o tą relację, ponieważ wiem, że daleko jest do doskonałości i dla mnie rok relacji będzie zawsze, dopóki będę tu żył na tej ziemi, to każdy rok będzie rokiem, w którym chcę zabiegać o relację z Bogiem. A wierzcie mi, że kiedy ta relacja będzie dobra, to ta między nami też będzie dobra, bo to wypływa z tego. Powstańmy, chciałbym zakończyć tą modlitwą. Kochany Boże, dziękuję Ci za wielką miłość, którą nam okazujesz każdego dnia. Dziękuję Ci za to, że w tej miłości mówisz do nas w wyraźny sposób, pokazujesz nam, jak ważna jest relacja z Tobą. Ja wierzę, Panie, że na niczym Ci tak nie zależy, jak na tym, żeby każdy człowiek zdecydował się pójść za Tobą, zdecydował się mieć z Tobą relację, żeby zdecydował się ponieść każdy koszt, żeby tylko być z Tobą. Wierzę, że o tym marzysz, że Twoja miłość w ten sposób się wyraża. Dziękuję Ci, że przez swoją miłość i przez swoje słowo przypominasz nam o tym. I Panie, kończąc ten nowy, stary rok, chcemy wejść w nowy z jeszcze większym pragnieniem tego, żeby poznać Ciebie. Jeżeli nie w ogóle, to jeszcze bardziej i głębiej. Ja modlę się o to dla każdego z nas. Modlę się, Panie, żebyś w każdym z nas wzbudzał pragnienie poznania Boga. Żebyś w każdym z nas wzbudzał zrozumienie tego, kim Ty jesteś naprawdę, jakim jesteś naprawdę. Żebyś pokazał nam nasze fałszywe wyobrażenia, niewłaściwe oczekiwania, nasz egoizm i to wszystko, co burzy relacje między nami a Tobą. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.